Dzisiejszy program Rozmowy o Gminie poprowadzi Tadeusz Nawalaniec. Gościem programu jest kandydat na wójta gminy Komorniki z listy Prawa i Sprawiedliwości Mikołaj Bartkowiak. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pan Mikołaj Bartkowiak, kandydat na radnego i wójta gminy Komorniki z listu Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry, witam. Od 2004 roku jest pan związany z Politechniką Poznańską. Posiada pan tytuł doktora inżyniera budownictwa drogowego. Jest pan wykładowcą na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu. Posiada pan znaczny dorobek naukowy. W międzyczasie współpracował pan z firmami Budimex, Kola, Scott Wilson, Dromost czy w Poznańskim Oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mieszka pan w Plewiskach, ma 38 lat. To proszę powiedzieć, dlaczego zatem polityka? Polityka. No można powiedzieć, że naprawdę zaczęło się od sprzeciwu wobec mainstreamu i wobec tego, co media mainstreamowe starają się nam wtłaczać do głowy. Troszeczkę też różniłem się od... Moje poglądy zaczęły się różnić od poglądów w towarzystwie, w którym przebywałem, czyli rodzinie, jak i bardziej szerszym gronie. No i w końcu też trafiłem do Prawa i Sprawiedliwości, też już będąc długo ich sympatykiem. Trafiłem z pytaniami o budowę i o zabezpieczenie takich najbardziej istotnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce, jak CPK, jak budowa dróg ekspresowych. No i tam mi zadano pytanie, czy w związku z tym, że jestem sympatykiem i czy nie chciałbym się zaangażować społecznie. No i ja mniej lub bardziej odpowiedziałem, że coś mogę robić. No i tak to się wszystko potoczyło, że trafiłem w końcu do koła PiS Komorniki i zacząłem najpierw odpowiadać na pytania związane z infrastrukturą drogową, a później jak gdyby padła propozycja tego, żebym kandydował na wójta gminy. Na początku się nie zgadzałem, odżegnowałem od tego, niemniej jednak w końcu po tych problemach, z jakim się spotykałem w funkcjonowaniu gminy, stwierdziłem, że jak gdyby jestem zobowiązany do tego, żeby się w to zaangażować. A proszę powiedzieć, czy ma pan jakieś doświadczenie w administracji samorządowej? Niestety nie mam takiego doświadczenia i uważam, że to jest, że tak powiem, istotny minus mojej osoby. Natomiast no, wieloletnie współpracowałem z organami administracji publicznej w przypadku ogólnie rzecz biorąc drogownictwa. Pracowałem w systemie wspomagania i zarządzania siecią ulic miasta Poznania, który jest prowadzony dla Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. I no, niewątpliwie staram się nadrabiać te moje braki poprzez także kontakt z innymi osobami z Prawa i Sprawiedliwości, które mają doświadczenie samorządowe. No, nie jest to niezbędne, żeby startować na to stanowisko. To są rzeczy, których można się nauczyć. Podczas konferencji prasowej, tej takiej rozpoczynającej, której zaproponowano panu oficjalnie na kandydaturę wójta gminy Komorniki, powiedział pan, że chce pan przebudować skrzyżowanie Poznańska Nizinna Nowa w Komornikach. Ja pamiętam jakiś czas temu takie ogromne zdjęcia radnych z naszej gminy Komorniki razem z dyrektorem Katarzyńskim na tym skrzyżowaniu, kiedy to powiedzieli, że prawda, za chwilę przeprogramują sygnalizację świetlną, że będzie to wszystko świetnie chodziło. No, minęło chyba z pół roku, nic się nie stało. W związku z tym chyba tu trzeba podjąć jakieś inne działania. Co pan myśli na ten temat? Zdecydowanie tak. No, zainteresowanie tym skrzyżowaniem wypłynęło bezpośrednio od mieszkańców. Tutaj było ono też katalizowane przez koło Prawa i Sprawiedliwości, które bezpośrednio
no, zachęciło mnie do zajęcia się tym problemem. Rzecz jasna, na początku brakowało mi czasu, ale później pojawił się bardzo ciekawy student z naszej gminy, z którym, że tak powiem, doszliśmy do wspólnego wniosku, że jest to idealny temat na pracę magisterską. I zrealizowaliśmy tą pracę magisterską na temat tego skrzyżowania. Czy jest jakiś pomysł już na to? Tak, jest pomysł, został zrobiony bardzo ciekawy model. Taki ruch drogowy, tak? VR dotyczący tego skrzyżowania. Generalnie na początku starałem się dla ograniczenia kosztów tej inwestycji, żeby tam tylko wyodrębniono prawoskręt z ulicy Nizinnej. Natomiast te analizy, które przeprowadziliśmy, na ich podstawie można wnioskować, że potrzebna jest tam budowa ronda i to jest w zasadzie jedyne rozwiązanie tego, wydaje się być to jedyne rozwiązanie tego problemu i ta budowa ronda powinna doprowadzić do tego, że w ciągu 20 lat, czyli takiego typowego okresu, na jaki się projektuje takie skrzyżowanie, ta przepustowość będzie zapewniona. No, dobrze, a to w takim razie pytanie, bo to jest ulica Wojewódzka. Tak. I problem taki, że właściwie należałoby te kwestie przedyskutować z WZDW, bo przecież pan sam tego nie wybuduje bez współpracy z WZDW. To jak pan sobie wyobraża współpracę w takim razie z panem dyrektorem Katarzyńskim? Znaczy, na pewno ulica Poznańska jest ulicą wojewódzką. Ulica Nizinna jest ulicą powiatową, natomiast ulica Nowa jest ulicą gminną. I na pewno za przebudowę tego skrzyżowania odpowiada WZDW. Co do współpracy z WZDW, to jeszcze na ten temat nie myślałem. Natomiast no, zakładam, że żeby skutecznie przebudować to skrzyżowanie, będzie jednak potrzebny jakiś udział środków gminnych, tak więc... No, będzie łatwiej na pewno. Tak, żeby przekonać WZDW do tego, żeby to skrzyżowanie zrobić, to jednak wydaje się, że trzeba zachęcić to w ten sposób. Pływalnia w gminie. To też jeden z punktów pana projektu. Gdzie ten pływalnię chcieliście wybudować? No znaczy chyba decyzja o tym, że ta pływalnia ma być w Pleliskach, wydaje się już zapadła. Tak więc jest tam też według tych informacji, które posiadam, zarezerwowana działka po tą pływalnię. Oczywiście koncepcje tej pływalni są różne. My akurat w naszym kole postawiliśmy na to, że ta pływania ma być koniecznie z udziałem geotermii. Tak więc chcielibyśmy iść w tym samym kierunku, w jakim poszło Tarnowo Podgórne. I też troszeczkę planując budżet, bazowaliśmy na tych cenach, które właśnie na koszcie budowy pływalni. Właśnie, czy nas w ogóle będzie na to stać? Bo tak naprawdę po pierwsze termalne budowy są bardzo kosztowne, tak? No, trzeba się dostać do tych ciepłych wód. A po drugie utrzymanie też tego wszystkiego, bo w Poznaniu Termy Maltańskie tak właściwie, gdyby radni wiedzieli wcześniej, że to będą tak duże koszta, to pewnie nigdy nie zdecydowaliby się na budowę, bo to trzeba jednak cały czas dotować. To nie jest nigdy obiekt, który się zwraca, to jak obiekty sportowe. No niestety tak, niestety tak. No, sam koszt wykonania tych odwiertów geotermalnych szacujemy na 2,5 miliona złotych. No, możliwe są tutaj dotacje z funduszów krajowych i na pewno trzeba o nie zabiegać. Sam koszt pływalni szacujemy z grubnie. Ja tutaj no, chciałbym zaznaczyć, że te wszystkie analizy, które my wykonaliśmy, są bardzo zgrubne. Niemniej jednak uważamy, że dyskusja i w ogóle tworzenie jakiejś wizji gminy bez analizy kosztów wydaje nam się totalnie bezsensowne, szczególnie jeżeli ma się doświadczenie pracy w tej gminie.
No i tutaj koszty budowy pływalni szacujemy na 75 milionów złotych około. Tak jak mówię, są to koszty bardzo zgrubne. Ogromny budżet. Tak, to jest, że tak powiem, to przekracza jednoroczne... No koszty inwestycji drogowych tak naprawdę, bo chyba są na poziomie 60 milionów, ile dobrze pamiętam, więc rzeczywiście to są dość znaczne koszty. Tak, tak, to są... Wydatek jednoroczny właściwie niemożliwy do zrobienia i bez funduszy unijnych też nie da się tego zrobić. Tak, tak. Czy to krajowych, tak, no bo jeszcze Polski Ład obowiązuje, może uda się coś z tych pieniędzy uzyskać. Węzeł przesiadkowy w Szreniawie. Dlaczego akurat w Szreniawie? Bo przecież mamy dużo więcej miejscowości, które tak naprawdę, w których trzeba by wybudować takie węzły, czy to no w Plewiskach akurat dopiero świeżo wybudowany węzeł przesiadkowy, natomiast Komorniki, tak, ogromna miejscowość, druga miejscowość w gminie i takiego węzła nie ma. A pan co zrobić w takim małej Szreniawie? Dlaczego? Znaczy, po pierwsze to jestem za tym, żeby przy każdej stacji kolejowej był ten węzeł przesiadkowy. No, ta pod tym kątem właśnie Szreniawa jest najbardziej zaniedbana, nazwijmy to. I dlatego też idziemy w tym kierunku. Tak jak mówię, no te węzły przesiadkowe przy stacjach kolejowych można powiedzieć, że są standardem. Ta zabudowa Szreniawy, osiedle poetów i tak dalej się staje coraz bardziej gęsta. No jednak jest tam potrzeba budowy takiego węzła przesiadkowego. No i dlatego też można powiedzieć, że to jest zobowiązanie, które jest prezentowane przez wszystkich kandydatów. Dla mnie jest ono jak najbardziej rozsądne, no i trudno go było nie podjąć. Przebudowa wiaduktu kolejowego w wirach, tak? Tu rzeczywiście z tymi wirami jest istotny problem. W ostatnim czasie udało się zrobić ograniczenia dla samochodów ponadgabarytowych, tak żeby tam nie wjeżdżały pod ten wiadukt kolejowy. Które pan... widać po tych ograniczeniach, że były potrzebne, jak się tam przejeżdża. No zdecydowanie. Sam wiadukt też wygląda nie najlepiej. Natomiast przebudowa tego wiaduktu kolejowego, co pan ma na myśli? Znaczy, ja na pewno chciałbym, żeby no, gmina wykazywała takie bardziej szersze spojrzenie na niektóre problemy. Chciałbym, po wielu inwestycjach widać, że brakuje takiego szerszego spojrzenia. To jak się kończy ulica Kminkowa i brak przepustu nad tą ulicą, to jest dla mnie jakaś no, aberracja. Ale jest jakiś projekt na to rozwiązanie. Były kwestie społeczne, że wójt nie potrafił tam przeprowadzić tych konsultacji społecznych i to był taki ogromny problem, ale chyba tę sprawę rozwiązano, będzie to przebudowane. Jakkolwiek zgadzam się, że trochę za późno, tak? Tym bardziej, że węzeł już powstał. Właśnie, właśnie. To znaczy z mojego doświadczenia wynika, że zlecenie projektu przebudowy tych ulic razem z projektem przebudowy węzła okazałoby się zapewne też bardziej korzystne finansowo dla gminy. Poza tym, jeżeli chcemy być tutaj dobrymi menadżerami w gminie, no to wydaje się, że załatwienie takiego przepustu nad Plewianką i wrzucenie go w koszt takiego wielkiego projektu powinno być no, jak najbardziej do zrobienia. Tak więc, no dobrze, ale już nie narzekajmy, nie wchodźmy w tego typu szczegóły, przejdźmy do tego wiaduktu, ale właśnie tutaj chciałem zaakcentować, że... Jaką ma pan wizję na to, przebudowa, tak? No bo wiemy, że na dzień dzisiejszy mamy już pełno koncepcji, tak? No bo to w ogóle jest pomysł radnego Adamskiego z WIR, który no, realizuje się już od wielu, wielu, wielu lat, tak, i zrealizować się nie może. Dwa lata temu wiedzieliśmy o tym, że już jest koncepcja pana Adamskiego i Magdaleny Mrozkowiak. Potem się okazało, że to jednak nie koncepcja, tylko jakieś biuro projektowe te koncepcje przygotowało.
To było 2 lata temu. W ostatnim czasie pan wójt Stelmaszyk ogłosił, że ma nowe jakieś 4 koncepcje i cały czas jak gdyby brniemy w te koncepcje. Tylko w takim razie jaki jest pomysł na to, żeby to wreszcie zrealizować? Czy pan chce przebudować jak gdyby cały ten obiekt, czy pan chce tak jak chce to wójt Stelmaszyk zrobić tylko przejazd rowerowy i przejście dla pieszych? Właśnie ja bym chciał, no niestety jeszcze też nad tym projektem trochę podyskutować. Przede wszystkim chciałbym, żeby to jednak nie ograniczało się do budowy tylko i wyłącznie tego przejścia, bo przecież no, z ruchem samochodowym tam też jest problem. I wydaje mi się, że takie podejście do tego problemu tylko na zasadzie budowy przejścia jest takim trochę rozwiązaniem minimalistycznym i nieprzyszłościowym, jakie niekiedy gmina, że tak powiem, robi. I chciałbym przynajmniej, żeby gmina przedstawiła koszty przebudowy całego wiaduktu i porównała je z kosztami przebudowy, z kosztami budowy samego przejścia dla pieszych. Do tej pory to jest projekt polityczny i chyba mało kto myśli o kosztach. Wójt Stelmaszyk ostatnio napisał, że prawda, on już ma warunki od PKP, w związku z tym on za chwilę będzie to budował. Do dnia dzisiejszego nie wie, ile to będzie kosztowało. Nie ma środków finansowych na to zabezpieczone, ale już wie, że za chwilę to zbuduje. Tak? No, i to właśnie chyba w gminie tego brakuje, przede wszystkim zarządzania przez przygotowanie kosztów i analizy tego wszystkiego, co ile będzie kosztowało. Tak? Podobny problem był z parkingiem na plebiskach. Też nie wiadomo tak naprawdę, chcemy kupić parking za 2 miliony złotych, ale nie wiemy, ile będziemy jeszcze musieli włożyć w to, żeby ten parking uruchomić, tak? Bo nikt tej analizy nie przeprowadził w urzędzie gminy. Tak, to jest właśnie też nasz zarzut. Tutaj oszacowaliśmy, że obietnice wyborcze jednego z kandydatów są ponad 100 milionów niż budżet na te 5 lat. Wyższe, tak więc no zdecydowanie nierealne. Tak, zdecydowanie jeżeli no oczywiście znowu powtórzę, to robiliśmy jak najbardziej na obliczeniach zgrubnych, głównie szacowaliśmy to na podstawie kosztów podobnych tego rodzaju inwestycji w innych miejscach w Polsce. Szacowaliśmy też rzecz jasna inflację, jak od tego momentu nastąpiła, ale szliśmy naprawdę po cenach minimalnych. Tak więc no, zdecydowanie trzeba zacząć tą dyskusję o kosztach i to jest coś istotnego. To jest podstawa do analizy, do zarządzania tak naprawdę. Tak. Proszę powiedzieć, budowa dróg rowerowych. Gdzie pana zdaniem powinny w pierwszej kolejności takie drogi rowerowe powstać? Właśnie jesteśmy, co tutaj no może nie jest akurat szczególnie chwalebne, ale jesteśmy na analizie tego problemu. Głównym problemem, jaki zgłaszają mieszkańcy, jest to, że te ścieżki rowerowe są niepełne i jak gdyby, można powiedzieć kolokwialnie, poszatkowane. To jest też problem, z którym zmagało się miasto Poznań w pewnym momencie. Dobrze znam ten okres. Wobec prezydenta Jaśkowiaka tak naprawdę polityka rowerowa zaczęła się rozwijać. Tak? No tutaj tej polityki rowerowej, powiedzmy sobie szczerze, nie było do tej pory. Nie było. Wszyscy o tym mówią. Zastanawiające jest, dlaczego wójt Stelmaszyk mówi o tym, że nagle zacznie ścieżki rowerowe budować, kiedy przez 8 lat też miał szansę i nie zrobił nic, no, czy prawie nic. Tak. Znaczy tutaj można powiedzieć, że bo my tutaj chcemy zaznaczyć takie nasze główne punkty, w których widzimy, że po prostu zaczyna się tworzyć jakieś rozwiązania, które są dla nas totalnie nieakceptowalne. I pomysł na to, żeby budować ścieżkę rowerową z Komornik do Plewiski jest jak najbardziej słuszny i trzeba to robić. Natomiast pomysł, żeby ze względu na to, że na wiadukcie nie ma miejsca na to, żeby poprowadzić tą ścieżkę rowerową, ograniczać ruch samochodowy na tym wiadukcie, jest no, dla
nas jakimś zbiorowym pomyleniem problemu. Ale to są jakieś obiekty mostowe, inżynierskie dodatkowo, żeby ten przejazd rowerowy zapewnić? No tutaj owszem, no pytanie, czy drogi powiatowe stać na to, pytanie, czy nas stać... No właśnie, musiałaby gmina się dołożyć. Tak, czy nas stać na to, żeby dołożyć. Ja mimo wszystko tutaj razem z panią Ireną Przydanek na ten temat dyskutowaliśmy. No ja chciałem zaproponować po prostu ciąg pieszo-rowerowy na tym odcinku i mi się wydaje, że z powodu małego natężenia ruchu pieszego w tamtym rejonie byłoby to rozwiązanie, które by całkowicie załatwiało sprawę, jeżeli by zaczęło być z tym problem w następnych latach funkcjonowania gminy, no to można by było się zastanawiać nad przebudową tego wiaduktu bądź budową jakiejś kładki. Na razie wydaje mi się, że natężenie ruchu pieszych jest tam na tyle małe, że naprawdę można to połączyć. Można to połączyć i zdecydowanie nie można ograniczać tam ruchu samochodowego, bo natężenie ruchu samochodowego jest akurat na tym wiadukcie bardzo duże. Panie doktorze, a co z selektem? Bo to jest też temat, który w gminie przewija się od dłuższego czasu. Wielu mieszkańców jest niezadowolonych z polityki prowadzonej przez Select. Czy w związku z tym pan proponuje jednak, żebyśmy z tego związku międzygminnego wyszli i sami zaprowadzili gospodarkę komunalną, czy żebyśmy jednak zostali i próbowali się porozumieć z Selectem? Jak najbardziej jestem za tym, żebyśmy zostali w Selekcie i próbowali ten związek od środka zmienić. Skoro tyle gmin ościennych w nim funkcjonuje, wydaje mi się porywanie na to, żeby z tego związku wychodzić, wydaje mi się niezbyt właściwie. No jednak miejmy nadzieję na to, że skuteczna argumentacja i rozmowy prowadzą do tego, żeby osiągnąć właściwy konsensus. I no zdecydowanie też mogę powiedzieć, że problemy z wywozem śmieci były jednym z tych problemów, które ostatecznie zmotywowały mnie do tego, żeby ukandydować na stanowisko wójta gminy. To były też problemy, z którymi bezpośrednio się spotykałem. No nadal dochodzą mnie słuchy, że mimo że Select nie realizuje nawet tej ograniczonej częstotliwości wywożenia śmieci i z tego co wiem... Czyli też kwestia nadzoru, tak? Tak, też. Realizacją zadania, bo to są zadania zlecone gdzieś tam na zewnątrz i tu może Select powinien po prostu się zastanowić nad tym, że w sposób właściwy to nadzorować. Hobby. Interesuje się pan między innymi starymi motocyklami. Mhm. Pytanie, czy pan lubi oglądać, czy pan je, nie wiem, restauruje, dokonuje renowacji, czy po prostu jeździ pan gdzieś na zloty. Znaczy, na motocykl jeździ pan? No niestety od kiedy założyłem rodzinę, to hobby bardzo podupadło na zakresie. No jestem właścicielem starej Błyski i MZ Tropic. Natomiast ciągle te motocykle swego czasu na nich trochę jeździłem. Teraz one wymagają dalszej renowacji. Natomiast nie widzę szans na to, żebym wygospodarował czas, żeby się tym zająć. No jest to jak gdyby moje takie marzenie, które mam z tyłu głowy, aby kiedyś do tego wrócić. Zobaczymy, czy to się uda. Panie doktorze, to minutka dla pana. Proszę naszych widzów przekonać do tego, żeby chcieli oddać głos właśnie na pana. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, jestem członkiem Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwość. Jesteśmy ludźmi, którzy naprawdę znają budżet gminy i wiedzą, co można w tym budżecie gminy wykonać. Nie obiecujemy żadnych gruszek na wietrze. Staramy się prezentować takie propozycje, które znajdą finansowanie z tego budżetu bądź z innych budżetów jednostek powiązanych z daną infrastrukturą.
chcemy naprawdę zmienić oblicze tej gminy. Uważamy, że jesteśmy jedyną realną zmianą w tej gminie, także wobec jak gdyby dogadania się członków głosu mieszkańców z obecnym zastępcą wójta. Wydaje nam się, że musi zaistnieć w tym środowisku nowa grupa radnych, która będzie pilnowała interesów gminy i będzie pilnowała tego, żeby, tak jak tutaj pan redaktor też podnosi pewne kwestie zatrudniania na stanowiskach osób z niekoniecznie właściwymi do tego kompetencjami, co też widać w polityce krajowej. Chcemy tego typu rzeczy w gminie zmienić, poprawić. Widzimy dla nas naprawdę szerokie pole do działania. Bardzo państwu dziękuję, że rozważacie oddanie na nas głosu. Dziękuję, że zdecydowaliście się państwo poświęcić czas na ten wywiad. I do zobaczenia być może. Proszę państwa, moim i państwa gościem był pan Mikołaj Bartkowiak, kandydat na radnego i wójta gminy Komorniki z listy Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję panie doktorze za wywiad. Bardzo dziękuję panie redaktorze.